Witajcie na moim blogu. No, i styczeń, jest zima, to musi być zimno. Dzisiaj, minus 20 w nocy, a po takiej mroźnej nocy, jest piękny, jak widać za oknem, piękny, słoneczny dzień, ale zimowy. I chciałoby się w taki dzień zimowy otulić jakimś przyjemnym zapachem, który przypomni nam te ciepłe dni lata, a więc zapach kwiatów, zapach yy, ziół, zapach igliwia, może, może jeszcze jakieś inne przyjemne zapachy. Dlaczego ja dzisiaj o tych zapachach? Sześć lat temu właśnie zimą, w lutym, wybrałam się na takie warsztaty, które prowadziła Ines Rogozińska, Herbines. Yy. Warsztaty były o za zastosowaniu, czy wykorzystaniu olejków eterycznych. Właśnie dla poprawy samopoczucia, a jak lepsze samopoczucie, to i lepsze zdrowie. Zapach jest bardzo ważny w życiu. Ja to już nie raz podkreślałam w moich filmach, pokazując jak można też w inny sposób pozyskiwać te zapachy. Ale tutaj na tych warsztatach robiliśmy m.in. perfumy. Jedne z perfum były robione według przepisu prowadzącej Ines i one były na bazie alkoholu. Natomiast takie następne ćwiczenie to było dla nas, dla uczestników, stworzenie własnego zapachu. Ale były to perfumy olejowe, botaniczne. Tutaj, jakby tym, tym olejem, tym nośnikiem tego zapachu, czy podstawą, jakby był olej kokosowy frakcjonowany. Dlatego, że jest to olej bezzapachowy, taki o lekkiej konsystencji. I też jest taki przeźroczysty w miarę. No, znaczy Ma to lekkie takie zabarwienie słomkowe, ale nie jest to jakiś ciężki olej. Dlatego jest on też polecany do robienia tych perfum olejowych. Dostaliśmy oczywiście ściągi. Jakie to są te olejki w nucie bazy, jakie w nucie głowy, jakie w nucie serca. No i na stole pojawiło się około 100 buteleczek z różnymi olejkami eterycznymi. Mieliśmy za zadanie stworzyć perfumy olejowe o stężeniu 20% przy założeniu, że nuta bazy będzie wynosiła 30%, nuta serca 30% i nuta głowy 40%. Takie było założenie. To nie znaczy, że zawsze tak musi być. Różne, czytałam sporo na temat tych, tego, jak się tworzy też perfumy, i tutaj te proporcje są takie, powiedziałabym, lekko płynne. Ale wracam do tego. My mieliśmy akurat takie zadanie do wykonania. W, tych, w tym wcześniejszym ćwiczeniu z przepisu Ines było, było takie wskazanie, że w każdej nucie powinny się znaleźć trzy olejki eteryczne. I tak też ja tutaj zastosowałam przy tym ćwiczeniu, przy tworzeniu tych olejowych perfum, że do każdej nuty wybrałam trzy Olejki eteryczne. Ponieważ, tak jak mówiłam, ja wcześniej już z ziołami trochę i z tymi zapachami miałam do czynienia, jeszcze nie destylowałam olejków eterycznych, więc też nie miałam takiej dokładnej wiedzy, jak które tak dokładnie pachną. Ale takie, znałam zapach świeżych ziół i kwiatów, suszonych, czy naparów wodnych, czy dodawałam do przypraw, te, do potraw te różne zioła. Więc takie pojęcie ogólne o tych zapachach miałam. Ale nie o wszystkich oczywiście. Z niektórymi spotkałam się pierwszy raz. I wybrałam sobie, i tutaj powiem, jakie ja wybrałam te olejki. Do nuty bazy wybrałam kadzidłowiec, lawendę i czystek. Do nuty y, serca lyank-yliank, y, goździk i korę cynamonu. A do nuty głowy, bergamotkę, pomarańcze i jałowiec jagoda. Śmieszne, bo zachowała mi się ta moja karteczka, na której sobie notowałam, jaka gramatura, bo to trzeba było wszystko na y, wadze odmierzyć, czy odważyć w zasadzie. Y, no i połączyłam. I byłam bardzo ciekawa. Jak to wyjdzie? Mnie się podobało, ale tu ważna była ocena prowadzącej, która chodziła między stolikami i y, pomagała poprawić zapach, czy, czymś tam wzmocnić, czy czymś tam trochę zneutralizować, jakiś inny zapach. Natomiast y, muszę się tutaj pochwalić: w moim przypadku Ines nie miała żadnych uwag. I powiedziała, że mam dobry nos. I tego się trzymam. Polecam. 6 lat minęło, a ten zapach jest cały czas intensywny. Cały czas utrzymuje się świetnie na skórze. Ja oczywiście. Dlaczego ja jeszcze tutaj mam go tyle po 6 latach? Dlatego, że jest to zapach taki. Nie na co dzień, nie do pracy, ale na takie lepsze uroczystości, lepsze wyjścia, bo jest on no, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki trochę świąteczny. Oczywiście każdy może stworzyć swój. Swoją kompozycję zapachową. Ja robiłam już różne perfumy od tego czasu przez pięć lat, dlatego ten tak jeszcze został, bo w międzyczasie robiłam też inne. I na bazie oleju, i na bazie alkoholu. Polecam. Ja oczywiście mam swoich tutaj, bo połowa z tych olejków, które używam. Tutaj do, do różnych moich produktów naturalnych, i do kremów, i do balsamów, i do y, jakichś maści, y, to y, połowa to, to jest mniej więcej y, tyle, co ja destyluję, i mam to w swoim ogrodzie albo gdzieś pozyskuję jak ja to mówię z zapłotu. Y, część kupuję, no bo przecież y, Eliank El sobie nie wydestyluje, czy bergamotki. Czy kadzidłowca. no Są zapachy, których ja po prostu nie mam produktu wyjściowego, żeby to wydestylować. Ale kupuję. Dobrych sklepach, głównie internetowych. Polecam podejmować takie próby komponować te swoje zapachy tworzyć je. Na pewno daje to dużo satysfakcji dużo przyjemności. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Na blogu napiszę więcej na ten temat. Podam jakie są olejki w, no, preferowane w poszczególnych nutach. I do zobaczenia.